Zawodowej Sztandarowej Szkoły Wysok.
dużo szczęścia i radości w życiu osobistym i rodzinnym, powodzenia na studiach i sukcesów w pracy zawodowej, bo wasz sukces będzie jednocześnie naszym sukcesem. Niezależnie od tego, drodzy absolwenci, ile będziecie liczyć lat, będziecie zawsze uczniami naszej szkoły, tej szkoły, i dlatego dbajcie o dobre imię. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Rodziców Józefa Gawalka. Proszę bardzo. Witam grono pedagogiczne oraz zgromadzoną młodzież na pożegnaniu maturzystów. W imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować całemu gronu pedagogicznemu za trud wniesiony w wychowanie i wykształcenie naszej kochanej młodzieży. Życzę wam, kochana młodzież, szerokiej drogi i powodzenia w dalszym życiu. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu pani Anny Jankowskiej. Proszę bardzo. Prezesa Krajowej Rady, żeby mógł do was przyjechać, ponieważ pilne obowiązki służbowe nie pozwoliły mu na to. W jego imieniu chciałabym poprosić panią Barbarę Jędras. Przeczytam list. Z ogromnym zadowoleniem i zresztą tak sam został on przyjęty wśród spółdzielców naszego regionu. Jestem pewien, że dołoży pani starań i koniecznego wysiłku, aby osiągnąć nowe sukcesy. Biorąc pod uwagę znaczenie pani osiągnięć i włożony w niej wysiłek, Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała pani nagrodę w wysokości 2000 zł. Serdecznie gratuluję pani i oczekuję informacji o dalszych osiągnięciach. Życzę też dużo zdrowia, pomyślności i w życiu osobistym. Z razami szacunku poseł Jerzy Jankowski. Dużo pieniędzy. No na to trzeba zapracować, a Basia sobie zapracowała. Kochani, pan poseł Jankowski jest dzisiaj na spotkaniu parlamentarzystów z Janem Pawłem II. A tutaj mam jeszcze pismo. Szanowny pan Jan Czerski, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystą akademię z okazji pożegnania maturzystów waszej szkoły. W dniu 11 czerwca będę uczestniczył w Warszawie w spotkaniu papieża Jana Pawła II z parlamentarzystami. W związku z tym, tą drogą wszystkim maturzystom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich składam serdeczne gratulacje i życzenia, żeby ich wiedza i umiejętności dobrze służyły społeczeństwu. Daję sobie sprawę, że warunkiem spełnienia tych życzeń będzie poprawa stanu gospodarki i finansów państwa oraz zmniejszenie bezrobocia. Zapewniam grono pedagogiczne, pracowników i absolwentów waszej szkoły, że jako senator Rzeczypospolitej robię i będę robił wszystko, co jest możliwe, żeby te życzenia się spełniły. Maturzystom życzę również powodzenia w życiu osobistym. Podpisał senator Rzeczypospolitej Jerzy Cieśka. Takie same życzenia przesyła pan doktor Jerzy Michalski, ale żeby nie przedłużać tego wszystkiego, bo jest dość gorąco, to poproszę Basię Jędras, dyplom dla Barbary Jędras za zajęcie 13 miejsca w 23. Ogólnopolskiej Olimpiadze Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
a teraz może w takiej kolejności. Klasa 5 TR i pan Józef Gawar będą wręczać nagrody książkowe i rzeczowe dla uczniów 5 TR. Pan Michał Klementowski, który jest też fundatorem nagród, które otrzymacie, tak? Muszę wam powiedzieć, że pan Michał jest naszym absolwentem. I powiodło mu się w życiu i funkcjonuje dla was nagrodę. Myślę, że wy za kilka lat też tu przyjedziecie i będziecie fundować nagrodę. Więc klasa 5 TMR i nagrody dla pozostałych uczniów, którzy otrzymają osobiście od niego jego nagrodę. I pani Barbara Chałupa wręczy nagrody dla klasy 4 Liceum Ekonomicznego. Zaczynamy od 5 TMR. Proszę wychowawcę pana Chapa i pana Gawalu do wręczania. I Rady Pedagogicznej. Ja będę wyczytywał od uczniów. Proszę podchodzić do mikrofonu tutaj do nas. Więc Tomaszowi Krabuszowi za wyróżniającą obronę pracę. Ewie Urbanik za bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie oraz wyróżniającą obronę pracy w roku. Małgorzacie Bartko za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie pracy w samorządzie klasowym i reprezentowanie szkoły w zawodach nowych. Agnieszce Wydawskiej za wyróżniającą obronę pracy dyplomowej. Barbarze Witek za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie oraz pracę społeczną rzecz klasy i szkoły. Egzamin dojrzałości. Marcin Różnicki za dobre wyniki egzaminu dojrzałości. Adrianie Trojanowskiej za pracę społeczną w samorządzie uczniowskim i prezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Markowi Niebielskiemu za dobre wyniki w nauce i pracę w samorządzie uczniowskim. Wszystkim wyróżnionym gratuluję i dziękuję za uwagę. Klasa 5 Technikum Organizacji Rolnictwa. Daniel Wilk. Za dobre wyniki w nauce, zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły i bardzo dobre sprawowanie.
Krzysztof Wyborny w uznaniu wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej wykazanej w trakcie egzaminu z przygotowania zawodowego Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych. Mateusz Lipiński. W uznaniu wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wykazanych w trakcie egzaminu z przygotowania zawodowego. Trochę dłuższa dedykacja. Paweł Walimonga. W uznaniu za dobre wyniki w nauce, zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły, bardzo dobre sprawowanie, wykazanie się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, umiejętnościami praktycznymi w trakcie egzaminu z przygotowania zawodowego oraz wielokrotnym reprezentowaniem szkoły na wojewódzkich, makroregionalnych i ogólnopolskich zawodach strzeleckich. Sygnowane przez Radę Szkoły, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną.
Barbarze Jędras za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie pracy w samorządzie klasowym, wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, wielokrotne reprezentowanie szkoły i sukcesy na centralnych olimpiadach przedmiotowych, wyróżniające przygotowanie i obronę pracy dyplomowej oraz pracę społeczną. Krzysztof Łowicz-Arnacie. Przepraszam bardzo. Grzegorzowi Polakowi. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych oraz wyróżniające przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. Krzysztof Łowicz-Arnacie. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, wyróżniające przygotowanie i obronę pracy dyplomowej oraz dobre wyniki egzaminu dojrzałości. Tego jest troszkę dużo, w związku z tym tak się troszkę mieszy. Danielowi Oślakowi za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie, wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, dobre wyniki egzaminu dojrzałości oraz wyróżniające przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. Agnieszce Piekarz za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie, pracę społeczną na rzecz klasy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych. Annie Buganik za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie oraz wyróżniające przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. Sylwii Wojtasik za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wyróżniające obronę pracy dyplomowej oraz pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Monice Hajny za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie oraz wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych. Anecie Nieradze za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych, wzorową frekwencję oraz wyróżniające przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. Otóż przez 4 lata nauki Aneta opuściła jeden dzień, wtedy kiedy zdawała egzamin na prawo jazdy. Gratuluję. Miała znacznie więcej obowiązków, bo była takim solidnym punktem. Izabeli Burdynie za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie oraz wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych. Przemek Hynia nie ma, bo w tej chwili rozpoczyna kurs we Wrocławiu, ale otrzymuje nagrodę za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie oraz wyróżniające przygotowanie i obronę pracy dyplomowej.
Katarzynie Burcie za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie, wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych oraz pracę społeczną na rzecz klasy. Magdalenie Dychawskiej za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie oraz pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Annie Winiarz za wyróżniające przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. I jeszcze dwie dodatkowe nagrody z puli właśnie sponsorów. Dziękujemy. Magdalenie Furman za bardzo dobre wyniki w nauce. I Krzysztofowi Rusinkowi za bardzo dobre wyniki w nauce. Szanowni maturzyści, my wręczymy tutaj tylko chyba 3 czy 4 świadectwa. Resztę odbierzecie sobie u wychowawców. A ci, którzy nie dostarczyli odpowiednich dokumentów lub nie rozliczyli się, świadectwa będą do odebrania do 30 czerwca u wychowawców klas. A później dopiero po wakacjach, bo jak wyjedziemy, to trudno będzie odebrać świadectwo. A chodzi tu przede wszystkim o zdjęcia i wszystkie podpisy w karcie obiegowej. Barbara Katarzyna Jędras. Paweł Palinowski. Musicie podpisać tam wychowawcę, to myślę, że podpiszecie, bo wam napisuje, nie? I szanujcie te świadectwa, jak zgubicie, to dostaniecie duplikat, a nie wszystkie uczelnie honorują duplikaty, bo macie oryginał i dwa odpisy. I proszę sobie dokładnie sprawdzić, a szczególnie wasze dane personalne, data, czyli miesiąc i dzień urodzenia oraz rok, żeby był taki jak w dowodzie osobistym, bo może ktoś wam kiedyś zakwestionować. Oprócz tego pójdziecie do sekretariatu i zabierzecie pozostałe dokumenty, te co złożyliście 4 lub 5 lat temu. Zobaczycie jak wtedy wyglądaliście. Porównacie. Dziękuję.
Posłuchajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzę pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku dziele, w przyszłości podnoście chmar. Ale nie leczcie przyszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze znieść, na niej się jeszcze święty ogień żarzy. I miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. Ze światem, który w ciemność już zachodzi, wraz z całą tęczą idealnych snów, prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi i wasze gwiazdy, ozdobywcy młodzi, w ciemnościach pogasną znów. Przedstawiciele klas maturalnych do pożegnania z ambasadorem Szkoły Wysok. Do szyków stąd. Poczet sztandarowy szkoły odmaszerować. Zostały przeprowadzone mistrzostwa szkół podstawowych i rolniczych w lekkoatletyce. Bardzo dobrze wystartowali uczniowie zespołu szkół ekonomiczno-technicznych Krakowice-Wielkie. Złote medale zdobyli Ziemianowicz Magdalena w biegu na 100 metrów, Ziemianowicz Magdalena w skoku w dal, Kurak Małgorzata w biegu 1500 metrów. Maturka Kamila w pięciu kulą. Anioł Artur w biegu na 800 metrów. Srebrne medale zdobyli Kilińska Kamila w rzucie o 7. Kumoś Grażyna w biegu na 1500 metrów. Podobiński Piotr w biegu na 800 metrów. Sobczyk Przemysław w biegu na 2000 metrów. Malinowski Zbigniew w skoku w dal. Nowak Magdalena w biegu na 400 metrów. Wójcik Danuta rzuci rozszerzem. Mocy Grzegorz w pięciu kulok. Białka Marcin w skoku dal. Za pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja naszej szkoły. Dnia 26 maja w Polkowie odbyły się wojewódzkie mistrzostwa szkół rolniczych w tenisie stołowym. Srebrny medal zdobyły Kazimierczuk Marta z klasy pierwszej A Liceum Agrobiznesu. A Wołoszyn Anna była czwarta. I wojewódzkich zawodach dolnośląskich nasi strzelcy zdobyli trzy puchary.
takie wichy i kilka medali. W zawodach o srebrne muszkiety w pierwszym miejscu drużynowo wypadł Benedykt Plaman. Proszę bardzo, po tej piosence odniesiecie krzesło do gabinetu.